Hej, Kiciunia. Witajcie w nowym chyba vlogu, albo nowego dnia. Znowu jest upał. Loluś jest tak zaspany, że zobaczcie. Nawet się nie chce pokazywać do kamery. Ja zresztą też. Mam głos strasznie zachrypnięty i w ogóle wyglądam masakrycznie, więc się chowam za czapką, za okularami z Mango. T-shirt jest z Zary, Bambi. Szorty są z HM-u z zeszłego roku, a buty to są, skup się, Nike. Zobaczcie, jaka jestem niezadowolona, że ktoś mnie na spacer wyciąga. O 10:00. I ona w ogóle przysypia. Widzicie to? Loluś. Lola. No, także chodź kochanie, bo ty mi spadniesz tutaj. Także my tak wyglądamy, witamy się z wami, idziemy na spacerek. No co, Loluś, leniwego byś chciała, tak? Ja słuchajcie, zaraz wam pokażę, przesadziłam kwiat do skrzyni, ale jest tam za winklem tak zwanym i przesadziłam hortensję do tych małych tutaj, w których były inne kwiatki, później wam pokażę. Ale na razie siedzę, bo zobaczcie, piękne niebo. Co chwilę słońce i chmury. Zrobiłam sobie miseczkę leniwych. Lola jest bardzo zainteresowana. A tutaj oglądam Sarę z Moon Sister o dzisiejszej pełni. Także włączam sobie do leniwych. A Lola się tutaj bawi. I no widzicie, co chwilę wychodzi i zachodzi słońce, więc opalam sobie nogi. No co, Loluś, chcesz pokazać paczkę, tak? Już pokazywałyśmy tą paczkę na Instagramie na balkonie. Niestety wyleciał nam liścik, powiedz, tak? Ale Bath & Body do nas napisało, że to jest nowa linia i tak myślałam, która ma nuty zapachowe malin, butterfly. I zobaczcie, tutaj mamy mydło do rąk. Przepiękne są te opakowania i... Ałajć, nie drap mnie, chodź, nie dam ci pudełka. Znaczy tego. Zobaczcie, przepiękne są opakowania, to jest mleczko, balsam do ciała. Lolutku, co ty chcesz ode mnie, co? No masz, chcesz mgiełkę? Dobra, mamy chwilę spokoju. To jest żel pod prysznic, a myślałam, że to jest balsam. A bo to jest nieprzezroczysta butelka. I tu mamy mgiełkę. Piękny taki trochę akwarelowy ten motyl fioletowy. Naprawdę przepiękne to opakowanie, piękny zapach. Ale słuchajcie, to jest coś, co ja widziałam u innych dziewczyn na Instagramie. I bardzo miałam nadzieję, że też to od Bath & Body dostanę, tak? Ałaj, dlaczego ty mnie tak drapiesz tymi pazurskami? Bo to jest, słuchajcie, świeczka Palo Santo i ona, jak lubicie zapach Palo Santo, to pachnie jak Palo Santo perfumy. Naprawdę, jest tak przecudowny ten zapach. Dzisiaj jest pełnia akurat, więc sobie, Loluś, odpalimy taką świecę. Będzie ładnie. Ja teraz codziennie sobie... W nią to jakiś diabeł wstąpił. Odpalam, ale no ten zapach, słuchajcie, musicie powąchać, albo sobie zamówcie od razu, jak lubicie, znacie zapach Palo Santo, to jest po prostu przepiękny zapach tej świecy, także dziękujemy bardzo. I jeszcze jakaś jedna paczka przyszła, ale nie wiem od kogo, zaraz otworzymy. Tutaj w tle się będą podgrzewać moje pierogi na obiad, a ja wam pokażę, co zamówiłam na Allegro. I tak, Retimax 1500 to jest w ogóle podstawa mojej pielęgnacji, to jest taniutkie i zajebiste. Wrzucę wam linki z Allegro, to jest mega, na buzie, na pięty, na suche miejsca, no, na podrażnione, jest po prostu maść z witaminą A. Co ciekawe, słuchajcie, to kiedyś, tylko nie w wersji Rosacea, tylko zwykłej, miałam to przepisane na receptę, wiecie, a teraz już można to sobie samemu kupić, to jest krem z kwasem azaleinowym. Więc sobie wzięłam. To jest, słuchajcie, maść ichtiolowa. I tutaj jest Acnederm. Kwas też azaleinowy 20%. Także, słuchajcie, to nie jest tak, że kupujemy wszystko i wszystko razem nakładamy, nie? No, żeby ktoś tak nie zrobił. Tutaj jest pasta cynkowa z kwasem salicylowym. W takim małym pudełeczku. I coś, czego jeszcze nigdy nie miałam, a słyszałam bardzo dużo dobrych opinii, to jest srebro koloidalne. I to jest coś, co oczyszcza, łagodzi podrażnienia, no i też działa na cerę trądzikową, czyli coś takiego dla mnie, bo to jest jednocześnie
łagodzące, ale też przeciwko wypryskom. Do pielęgnacji skóry trądzikowej, odpowiedni do pielęgnacji cery z nadmiarem sebum. A ja mam latem, nie wiem dlaczego mam taki problem z czołem, że mam tak masakrycznie przetłuszczone samo czoło. Więc zobaczymy, przetestuję sobie to. No mówię, to jest u mnie zawsze. To myślę, że tak punktowo, a tutaj nie pamiętam, który. Chyba to, ta maść ichtiolowa, to jest... czekajcie, tak, to o tym czytałam, bo tego nie znam. To jest wskazania do stosowania wyprysku czy raczności trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenie ropy. Czyli to jest na dobre, na takie gule podskórne, wiecie, które tam gdzieś siedzą i nie da się z nimi nic zrobić. To wtedy taka maść będzie dobra, także... No, ja to też kiedyś miałam, tylko właśnie w innej wersji. No, zobaczymy. To są takie niedrogie w miarę rzeczy. No, możecie kupić w ogóle w internecie, w aptece. Ja zamawiałam z Allegro, mam przesyłkę za darmo, jak zawsze, także o. Wrzucę Wam linki pod spodem. Dzisiaj mamy pełnię, więc zrobiłam sobie rytuał księżycowy na pełnię od Moon Sister. Tu jeszcze się dopala moja czarna świeczka w głowie Buddy. To jest kominek do olejków, ale też taki tea light się w nim mieści, nie Lola? Lola tutaj też musi dojeść swoją kolację. A ja zobaczcie, ile tutaj mam butelek z wodą księżycową. I oczywiście moje kryształy do ładowania na noc. Niestety jest pochmurno i nie widać. Księżyca przesadziłam hortensję, ale to mi jutro pokażę. Chodź, już nie idziemy na taras. I jeszcze jeżeli chodzi o książki, to skończyłam czytać tą. I zaczęłam już właściwie kod. Tu jeszcze sobie coś zaznaczyłam. Kod emocji. Przeczytałam na razie tyle. 30 stron, więc zaraz będę jeszcze czytać. Czekam jeszcze, aż mi się poszwa od kołdry wysuszy, ponieważ wyprałam dzisiaj całą pościel i zmieniłam, tylko jeszcze czekam, aż wyschnie ta jedna, bo mi nie pasuje. Tutaj są koreczki od butelek z wodą księżycową, która się robi do kwiatów. I słuchajcie, kupiłam ostatnio, w Lidlu oczywiście, sałatka pikantna z makrelą. Jak to jeszcze spotkacie, albo ja spotkam. Ej, prawda. Przepraszam Was. To na pewno kupię, bo jakie to dobre. To smakuje trochę jak pasta rybna, a trochę nie? Nie wiem, ale bardzo dobre to jest. I do tego jeszcze mam zielony ogórek bio i posolę, bo ja uwielbiam, po prostu kocham zielonego ogórka właśnie w takich grubych kawałkach. I mój chleb. Jutro będę piec nowy, bo zostało mi tyle. Ale on jest cały czas świeży, w sensie cały czas jest dobry, więc po prostu rewelacja. Muszę jeszcze porozmnażać moje drożdże, bo mam zakwas. Mam sporo chętnych, a schowałam wszystko do lodówki, bo jakoś nie miałam ostatnio czasu na dokarmianie, więc jutro muszę jeszcze się tym zająć. No i to tyle. Nie lubię. Jemy kolację, idziemy spać, powiedz. No. Witajcie kolejnego dnia. Ja dzisiaj znowu robię to ciasto z borówkami, to ekspresowe, super łatwe, waniliowe ciasto z borówkami. Dzisiaj dodałam troszeczkę skórki pomarańczowej i kaby i pracuję nad przepisem. Jak tylko go już tak opracuję do końca, to albo Wam podam, albo może się zabiorę za mojego e-booka. Zobaczymy.
W każdym razie tak, piekę dzisiaj ciasto, a później będę wyrabiać chleb, bo jest mega gorąco, a jutro ma się zacząć ochładzać, więc tak, tu już wszystko mam przygotowane. Lola mi dzielnie towarzyszy, prawda? Tak, o, tutaj wyjęłam zakwas, żeby się ogrzał, bo był w lodóweczce, a tutaj będzie dzisiaj mój lunch, bo absolutnie nie mam siły nic innego zjeść, więc po prostu zrobię sobie dzień dziecka i zjem lody, tym bardziej, że chcę zrobić w lodówce i w zamrażarce czystki, w sensie powiem, a tutaj mam w tych trzech taką resztkę, więc tak, no, tak to wygląda, także dzisiaj piekę ciasto, nastawię chleb, no i powoli się szykujemy do weekendu, nie Lolik? Loluś? Co ty tam wcinasz? No dobra, mamy już ciasto i słuchajcie, to ciasto jest tak pyszne, że ja po prostu wylizuję całego Thermomixa. No samo ciasto jest po prostu... na surowo jest przepyszne, serio, mówię wam. No to jeszcze zrobimy tak. I do pieca. Obudziłam cię, śpi sobie, Loluś. Śpi sobie, tak. Śpi, kochanie, przepraszam. Ojej. Obudziłam psa, no. A właśnie tu wam pokażę. Tu są wsadzone te nowe hortensje. Ta jest piękna. Ta już zaczęła tak kwitnąć na fioletowo. I tu są te trzy z Denica z Allegro. To wam podlinkuję. A tutaj, tu jeszcze z kartą tylko, ale tu jest ziemia, wiecie, później wyniosę, jak skończę używać, ale już wszystkie tutaj graty stąd wyniosłam, niemal dwa. I tutaj jest ta skrzynia i tutaj jest dużo różnych rzeczy, część taka, którą wy mi polecaliście, a część ja sobie sama wybrałam, no tu niektóre już tak schną, ale to nic, najwyżej je będę wymieniać w trakcie, a tutaj jeszcze są doniczki, w nich były te niektóre rzeczy, więc będę jeszcze tutaj, chyba będę chciała wrzos sobie tutaj posadzić, albo lawendę. No, także i tutaj w cieniu to stoi, bo tam w słońcu za ciepło. Ojej, Lolutek wstał. Lolutek wstał mały, tak? Lolutek bardzo tu jest zainteresowany, bo Lolutek tu kawałeczki ziemi zbiera za... Chodź, Lolutku, nie żryj. Nie żyj ziemi, pani ci da coś dobrego, co? Lolutku mój. Ale jest dzisiaj gorąco, słuchajcie. No dobra, kochani, więc tak. Lola, jak się tam cieszy. Powiedziałam jej, że idziemy zaraz na spacer, poznać nowe pieski. Lola pierwszy raz pójdzie do lasu, słuchajcie. Ale to zaraz. Zrobiłam ciasto. Ostatnio, słuchajcie, ten chleb, jak robiłam sam ten zaczyn, to w ogóle cały dzień mi to zajęło, a dzisiaj hop siup, najpierw zrobiłam ciasto, teraz zrobiłam to, jeszcze rozmnażałam zakwas i tak, nastawiam zmywarkę, wycieram tutaj blat, biorę dla Loli butelkę z wodą i dla siebie, bo jest mega gorąco i Lola, cieszysz się? Lola, że z pieskami do lasu pojedziesz, co? Cieszymy się? Spacer? Nie wiem, czy ona tak kuma spacer, ale wygląda na taką, która by rozładowała trochę złych emocji, nie? Loluś? No właśnie. Słuchajcie, my wróciłyśmy z lasu, ze spacerku. Lola była na początku przerażona, ale potem spoko, dawała radę. Ale słuchajcie, nigdy nie przestanie mnie to bawić. Naprawdę jest no ze 30 stopni. Na zewnątrz żar się leje z nieba. A Lola w swoim śpiworku, w kocyczku. Bo pieskowi zimno. No obudziłam cię, tak? Jak było w lesie, z takimi dużymi psami byłam, na początku byłam taką pierdołą i tak stałam i się bałam, ale potem już ładnie ogarnęłam, nie, i się tak nie wstydziłam piesków, no, tak, no idź pospać, idź. I chyba pierwszy raz, słuchajcie, zderzyło, że Lola wróciła po spacerze do domu i naprawdę jest zmęczona i śpi, bo tak to ona wraca i jest tak nabuzowana energią, że jeszcze chce, żeby jej coś porzucać, czy się z nią pobawić, a tutaj... Ktoś w końcu zmęczył Lolę, powiedz. Godzinę w łagiewnikach. Kto to słyszał? No? Taki dzielny pies, tak? Pusta miska, zaraz ci tam dołożę, poczekaj. Myślałam, że będziesz spać. A ja, słuchajcie, trzeci raz dzisiaj byłam
Thermomixa i zaraz go składam i spróbuję na moim zakwasie zrobić ciasto do pizzy i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. No coś tam mi wyjdzie, czy ciasto, czy focaccia, czy coś, na tym położę, mam salami, mam burratę i tak. Nie lolek? Będziemy robić, właśnie może focaccia. No zaraz coś pomyślę, w każdym razie coś w rodzaju placka z dodatkami a la pizza będę robić. Tutaj już umyłam duży słoik po zakwasie i będę go od nowa rozmnażać do takiego dużego słoja. Tak, chlebek tam, a właśnie. Zobaczmy jak chlebek. Chlebek to już do lodówki. Jaki wyrośnięty, patrzcie. Chlebek to już jest do lodówki, bo zaraz dotknie. Dobra, to chlebek zaraz foliujemy i wkładamy. Patrzcie jak mi wszystko dzisiaj dobrze idzie. Piękny dzień, naprawdę. Jeszcze mam dwie paczki do otwarcia, ale... No tak, idealnie. Dobra, to ty idziesz do lodówki, jutro cię pieczemy od rana. Chłopaku. Dobra, zrobiłam ciasto na focaccię, na zakwasie do chleba. I zobaczymy. Chyba mi to wyszło nawet. No zobaczymy, ja lubię eksperymentować. Zrobiłam taką czosnkową, no oczywiście po swojemu, więc na razie z nagrzanego piekarnika wsadzam, żeby trochę wyrosła i potem będziemy działać dalej. Jak zwykle bałagan w kuchni, ja nie wiem. Trzeci raz ładuję zmywarkę dzisiaj, sprzątam. Nie, Loluś? I cały czas bałagan. Cały czas pani bałagani w kuchni, no. Lutku, idziemy kwiaty podlewać? Chodź, idziesz ze mną? Ja tutaj mam, zobaczcie, ile mam wody księżycowej, która się robiła dzisiaj w pełni. I będę podlewać moje kwiatki. Ojoj, chyba muszę tu dosypać ziemi, bo tu jest jakaś dziura w hortensji. Lola zawsze mi dzielnie towarzyszy w podlewaniu, jest bardzo zaangażowana. Tak? Powiedz. Wszystko. No tak, bardzo fajnie. Zobaczcie, jak się pies cieszy. W ogóle Lola kocha ten taras, naprawdę. O, tak podlewamy. Loluś. I jeszcze. Tutaj. Tutaj też jest takie coś, co wlewacie i tam dystrybuuje wodę do wszystkich kwiatków. Też Lola musi nadzorować, czy na pewno jest okej, tak? No dobra, tak wygląda to ciasto. Włożyłam je do naczynia żaroodpornego i nasmarowanego oliwą. Posypałam oregano, położyłam na to pomidora i teraz pokroję, teraz położę jeszcze na to salami i pokroję burratę. I włożę do piekarnika i upiekę. I zobaczymy jak to wyjdzie, nie Lola? Lola jest bardzo podekscytowana. Power nap był. Taki był pies zmęczony po spacerze w lesie. No może włączmy piekarnik, żeby się nagrzewał. Czekajcie, 200. Dobra. Tak, Lola była taka zmęczona po spacerze, a już po prostu zrobiła power napa i ten. I pies odżył i już biegamy razem z panią, także... No tak, piłkę znalazłaś, brawo, pięknie. No, nie wiesz czym się bawić, super. I tak wygląda gotowa focaccia i idzie do pieca i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A więc słuchajcie, mam piękny wieczór. Świerszcze słychać, co uwielbiam po prostu. Teraz jakiś motocykl, ale zaraz sobie pojedzie. Jest fioletowe niebo, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale bardzo ładnie to wygląda. Tak, Loluś. Lola też korzysta z wieczorku na tarasie. Chodź, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Sobie zapaliłam świecę. Odpaliłam sobie, słuchajcie, kadzidełko z Moon Sister moich od moich ukochanych Moon Sister. I to jest, słuchajcie, Stress Relief. I powiem wam, że ja nie lubię kadzidełek, a to pachnie jak... świeże pranie? No serio, nie wiedziałam, że kadzidełko może tak pachnieć. Nie wiem, coś takiego, taką czystością, świeżością. Nawet nie umiem wam tego opisać, ale no mega to pachnie. Lola dostała dentala i tam próbuje się nim bawić. Jeszcze jakieś ciasteczko, więc ma zajęcie. I ta głowa Buddy to też jest z Moon Sister, to było w holu.
Wczoraj też paliłam te cytrynowe stożki i bardzo ładnie. Bardzo ładnie pachną. No i ta świeca Magic Spell Czarna Protection przepięknie pachnie. Ale to w ogóle, słuchajcie, nie spodziewałam się, że kadzidełka mogą tak ładnie pachnieć. Zawsze mi się kojarzyło z takimi ciężkimi zapachami, a to jest takie, no właśnie może dlatego, że to jest odstresowujące. No, a w ogóle to słuchajcie, miałam termin na paznokcie i miałam iść, ale tak się źle czułam, że nie poszłam. I zobaczcie, jaki to jest no tak, tak, odrost, wiem. No, nie chcę się sfokusować, ale o, widzicie? Piękny mam odrost na paznokciach, no ale nic. Dobra, tutaj już sobie zagotowałam wodę na herbatę. Słuchajcie, uwielbiam takie wieczory. Podlałam sobie kwiaty, siedziałam sobie na tarasie. Wcześniej byłam na spacerze długim w lesie. Psikałam sobie zlew, żeby był czysty. Załadowałam zmywarkę. Tutaj mam odpaloną królową na Netflixie, a tutaj jest moja focaccia. Mam nadzieję, że mi nie przywarła. Zaraz zobaczymy, będę ją kroić tym kółkiem do pizzy. I do tego mam w lodówce sos pomidorowy, który robiłam do pizzy, taki na ostro. Więc myślę, że będzie ok. No i tak, zaraz kroję i zobaczymy, Lolus, jak obstawiasz, dobre będzie czy niedobre. Tak, ale słuchajcie, naprawdę to jest szczęście. Miło, przyjemnie, spokojnie, dobre jedzenie. Tutaj jeszcze na mnie czeka ciasto, jutro upiekę chleb. Słuchajcie, czego chcieć więcej? Czysty, pachnący dom, do którego miło wracać, piękny widok za oknem, piękna pogoda. Wspaniali ludzie, którzy mnie otaczają. Naprawdę, słuchajcie, jestem wdzięczna. Czuję ogromną wdzięczność za to, co mam w tej chwili. Lola. Ale tak, dobra. Wzruszyłam się. Idę kroić focaccię. Powiem wam, że spróbowałam tylko kawałek, ale ta focaccia w ogóle nie wygląda, jakby jej w życiu nie wyszło. Nie wygląda jakoś, nie? Może nie ma tragedii, ale nie wygląda jakoś apetycznie. Ale smakuje po prostu. Będę pracować nad tą recepturą. Stefan de Zakwas, jestem z nas dumna. Rewelacja. Może jutro spróbuję taką suchą zrobić bez niczego. Patelnie chcesz? Tam patelnie mieszkają. Mogę ci dać.